Dobrze. Dobrze. Nie. Ruszyły! Ostatnia pola, a tam blisko siebie Lant Korona, następnie Wind Szachra. Wyjście na tytule po prostu, czyli na takiej pozycji jest Lant Korona, Wind Szachra, Batavia oraz Evokanta. Dalej galopuje Exena, przy Exenie Symfonia, na ostatniej pozycji galopuje Pola oraz Niki. Za moment klasze będą miały do pokonania jeszcze 1500 metrów. Lant Korona na pierwszej pozycji. Na drugiej nadal Wind Szachra. Na trzeciej pozycji bardzo jest blisko Evokanta. Następnie Batalia. Teraz się stawka zgrupowała z wyjątkiem galopujący na ostatniej pozycji Poli. 1100 metrów, Lant Korona, dalej Wind Szachra i na trzeciej pozycji Evokanta, tuż przy niej Batavia, 1000 metrów do celownika. Cztery klasy są zdecydowanie na czele. Lant Korona, dalej Wind Szachra, Evokanta i Batavia. Za nimi galopują na piątej pozycji Exena. I na po 600 metrów przed celownikiem Niki odpadła zdecydowanie na ostatnią pozycję. A Lant Korona wyprowadza stawkę na końcową prostą. I prowadzi. Lant Korona ma niewielką przewagę na resztą stawki. Usiłuje ją zaatakować finiszująca polem Batavia. Lant Korona z Batavią i te dwie klasy mają na razie przewagę nad resztą stawki, ale lżej galopuje Batavia i jest na czele. Batavia jest na pierwszej pozycji, Lant Korona jest na drugiej. Chyba mocno tu po zewnętrznej galopuje Pola, ale nie, ta stawka już jest pierwsza. Batavia, następnie Lant Korona, na trzeciej Symfonia, następnie Pola i reszta.